przed nami ostatni, czwarty dzień. Dzisiaj stadion, FC Barcelony, Camp Nou, następnie droga na lotnisko, także lecimy. Jako wielki fan Barcelony od małego dzieciaka, mega stadion, mega wrażenia. Brakuje atmosfery meczowej, wiadomo, ale to jeszcze wszystko przed nami. Ogólnie stadion robi mega fajne wrażenie. Jest duży, jest sporo ludzi, więc co, teraz będzie trzeba przylecieć do Barcelony i zobaczyć, jak tutaj klimat wygląda, ale naprawdę jest rewelacyjnie. No doubt. Have you been inside the Camp Nou, looked around? Yes, it's been already there. What do you think? It's the best stadium in the world. The best stadium in the world. Z Dawidem po wywiadzie dla telewizji barcelońskiej. Dawid, jak się z tym czujesz? No trochę śmiesznie. Myśleli, że jesteśmy fanami Barcy, a się okazało, że nie. To, co przed chwilą widzieliście, no to proste wsparcie nasze było. YouTuber, więc musieliśmy to zrobić. Czwarty dzień naszego wyjazdu, jak Wam się w ogóle podoba? W Barcelonie, tutaj, w tym gronie, w tej atmosferze. Zaczniesz mówić? Świetna pogoda, na pewno to trzeba przyznać, w Katalonii. Dokładnie. Piękne miejsca, rewelacyjna wycieczka, wspaniali ludzie. Co najbardziej Wam w pamięci zapadło? Mi chyba stadion. Stadion, czyli wisienka na torcie dzisiaj, więc rewelacja. Tak, takie fajne zwieńczenie na pewno tego wyjazdu. Pomimo, że w tym czwartym dniu pogoda, jak widzicie, no tak troszeczkę nie dopisuje. Nadrabiamy atmosferą. Atmosfera to przede wszystkim. Na pewno warto było dla ludzi, dla kontaktów, fajna atmosfera. Najważniejsze rzeczy chyba pogoda, atmosfera, reszta. Tak, mam nadzieję, że wkrótce gdzieś znowu polecimy razem. Także świetnie. Polecam każdemu w sumie podróżować, jak ktoś się waha. No to zdecydowanie jest taką większą ekipą, jak najbardziej. Mega przyjemnie, sporo nowych doświadczeń, no i nowych kontaktów, nowe możliwości po prostu. Także zdecydowanie korzystajcie, no i podróżujcie. Z Damianem szczególnie. Wbijają się na drzewo, tego się nie spodziewaliśmy. Ale takie atrakcje tylko na wyjazdach z nami. No, dla was kwiatki. Ale dawaj, ty. Jesteśmy tutaj na lunchu. Damian mnie w końcu zaprosił, długo wyczekiwany. Czekam jeszcze na kwiatka i będę satysfakcjonowany. Bukiet różbeń i płatki. Udajemy się teraz na lotnisko i będziemy pół godziny teraz jechać metrem na lotnisko. Dokładnie, tak było. Super. My tak się widzimy. Dzięki bardzo. Cześć. Dzięki. Bardzo mi się podobało. Tak jak można zobaczyć po moim imieniu, jestem padnięty. A dlaczego? No ponieważ chodziliśmy. Odwiedziliśmy, myślę, że takie główne atrakcje. No i myślę, że wykorzystaliśmy bardzo dobrze te solidne 4 dni. Trasa pełna przygód, pełna wrażeń, pełna nowych miejsc, które można zobaczyć i które są bardzo ciekawe, interesujące i zapierające dech piersi. Myślę, że zdecydowanie plaża, morze, no to są moje klimaty, ja to uwielbiam, palenki, ciepło, słoneczko, drineczka, atmosfera była super. Tutaj nawet na lotnisku jest mimo zmęczenia bardzo pozytywna. Świetna atmosfera, zawsze wpadają wspaniałe osoby, można nawiązać mega fajne kontakty i jest to po prostu no, niesamowite przeżycie, więc warto, jak najbardziej polecam jeździć tutaj na wyjazdy z Damianem. A ja mam swój bezcenny telefon. Kiedyś warty 50 000 złotych. Po Gruzji bezcenny. Pamiętacie to z moich vlogów. No i nasz wyjazd do Barcelony dobiega końca. 4 pełne dni. Pamiętam, jak jeszcze 4 dni temu widzieliśmy się pod Sagradą Familią, gdzie zaczynaliśmy tutaj nasz wyjazd. Paulina, byłaś odpowiedzialna tak naprawdę za program tego wyjazdu. Jak oceniasz? Było intensywnie, było męcząco, czy było warto? Uważam, że było intensywnie, ale było warto. Gwoli podsumowania, co zrobiliśmy przez ostatnie 4 dni? Przede wszystkim zobaczyliśmy bardzo dużo miejsc. które są must see w Barcelonie. Zrobiliśmy masę zdjęć, które będą pod content na Instagram. Zrobiliśmy również warsztaty, które są po prostu bonusem w tej podróży i dają niesamowitą wartość. I oczywiście poznaliśmy niesamowitych ludzi, z których kontakty będą na całe życie. Także moi drodzy, wyjazdy z nami to niezapomniane chwile, piękne miejsca, piękne zdjęcia, niesamowici ludzie i wiele niespodzianek. My tym samym kończymy to wideo, ale już wkrótce widzimy się na kolejnym wyjeździe, także link w opisie, ale nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, łapce w górę, to dopiero nasz początek, a też podobno to pomaga. I co? Widzimy się już wkrótce na kolejnym wyjeździe, mam nadzieję, że z Tobą. Korzystajcie z życia. Damian Maciuszek. Damian Maciuszek. Damian Maciuszek. Damian Maciuszek. Trzymajcie się, cześć.